jestem w Katowicach na ulicy Gliwickiej. Dojeżdżam do skrzyżowania z Grundmana i Gebert Meyer. Będę przez to skrzyżowanie przejeżdżał prosto w kierunku centrum Katowic. Sytuacja przejazdu prosto, prawo, lewo, tutaj z przeciwnego kierunku jest analogiczna. Także jestem na swoim prawym pasie, nie muszę tutaj wykonywać żadnej zmiany pasa, aby jechać na wprost. Mamy tutaj sygnalizator ogólny, czyli w tym samym czasie może być zielone światło dla pojazdów tak z przeciwka, jak i dla pieszych po wykonaniu skrętu, w tym wypadku, skrętu w prawo, czy też po wykonaniu skrętu w lewo. Mam zielone. Przejeżdżam przez skrzyżowanie. Z tego co widziałem z przeciwka, nie ma ruchu w tym samym momencie. Z Gliwickiej jadąc od centrum będę teraz skręcał w lewo w ulicę Gebert Meyer. Tutaj już znajduję się na torowisku do skrętu. Jadąc od tej strony chcielibyśmy, chcąc jechać prosto bądź w prawo, nieco wcześniej zmienić pas, bo więc nasz pas wprowadza nas tutaj właśnie na torowisko, a więc mimo wszystko jest nieco inaczej aniżeli sprzeciwka. Tak jak mówiłem wcześniej, sygnalizator ogólny, czyli ja muszę tutaj uważać, czy pojazdy sprzeciwka nie będą miały w tym samym czasie światła zielonego. Jak już zaobserwowaliśmy sobie, raczej tak nie jest. No nie mamy teraz pojazdu sprzeciwka, ale w tym wypadku w ciągu ulicy Gliwickiej pojazdy sprzeciwka mają oddzielnie te przeloty. Natomiast tutaj na Gebert Meyer czy na Grundmana przejście dla pieszych w tym samym czasie piesi mogą być na przejściu. Pojadę teraz z ulicy Gliwickiej w prawo w Grundmana. W tym miejscu właśnie następuje zmiana pasa ruchu i w taki sposób tym pasem jechałbym tak na wprost, jak i skręcał w prawo. Uważam oczywiście także na pieszych po skręcie i kontynuujemy jazdę. Teraz z ulicy Gebert Meyer pojadę prosto w kierunku Koszutki w ulicę Grundmana. Gdybyśmy z tej strony chcieli skręcić, chciałbym w tym momencie zmienić pas ruchu. Tutaj widzimy ruch pojazdów. Jest w tym samym czasie, jest ruch otwarty na całej ulicy. Na ciągu od Gebert Meyer do Grundmana. Z ulicy Grundmana będę teraz jechał w lewo w Gliwicką. Dlatego ustawiłem się oczywiście na lewym pasie. Już sygnalizuję zamiar skrętu w lewo. Podejrzewam, że na tym jednym cyklu świateł nie uda się nam przejechać. Powiem, troszkę samochodów jedzie z kierunku przeciwnego. Być może. Jeszcze jest zielone, nieco wcześniej czerwone. Widzimy, zaświeca się do pojazdów sprzeciwka. Po to właśnie, abyśmy tutaj mogli spokojnie pojechać w lewo.